Bardzo przestrzegam przed tym, że w nauce nie obowiązuje prawo demokracji, że ilość głosów. Nikt słupków nie liczy. Jak powstała teoria względności, to na początku rozumiało ją podobno, taka anegdota jest, że spotkał się jakiś fizyk z Eddingtonem, który napisał pierwszy podręcznik do teorii względności i zapytał go, czy to pan jest ten Eddington, jeden z tych trzech, który rozumie teorię względności? A on ma odpowiedzieć, a kto jest ten trzeci? Więc wtedy nie było, a dzisiaj wszyscy ją uznają, więc tutaj prawo demokracji, prawo słupków wyborczych nie absolutnie nie obowiązuje. Zresztą jeśli mogę wtrącić z tego, co czytałem w książce też księdza profesora, sam Einstein chyba nie wierzył w wiele rzeczy, które wyniknęły z jego teorii na początku. Einstein nie wierzył w mechanikę kwantową przez długi czas, chociaż sam przyczynił się do jej powstania.